Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic. Moi drodzy, kontynuujemy oczywiście tam, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku. Jaki temat filozoficzny sobie dzisiaj porozmawiamy? Oto jest pytanie, może o czasie. Tak mi dzisiaj wzięło i tak zacząłem się zastanawiać nad czasem, bo skoro właściwie, co jest oczywiste i powszechnie wiadomo, że tam, znaczy powszechnie, no bo taka wiedza, nie wiem, czy tego uczą w sumie w szkołach, no nie, ale jak się trochę interesujesz tym tematem, to ja zaraz będę jak taki coach. Zaraz każdy odcinek Dobrze, już dobrze. Jest. to będzie kurczę, coachowanie, ty. Gadanie na jakieś tematy, to ja uwielbiam tych ludzi, jak wchodzisz na tego, to tam gadają o mocy. No, ja nie jestem z tych ludzi, którzy, wiecie, uważają, że Bóg istnieje, albo że, kurczę, jak chcę pochodzić po trawce, to lepiej będzie, czy coś takiego, czy, nie wiem, energia, kurde, z A ty ziemi, gdzie się coś tego wybierasz? owego, to nie. Natomiast jak zaczynam słyszeć siebie, to zamienia się to A w co cię to osobę. obchodzi? Wyjaśnię ci to powoli i dokładnie. A ty kurwo jebana. No więc dzisiaj zacząłem się zastanawiać, bo skoro czas w różnych miejscach. Nowy wist. Dobra. Okej. Skoro czas w różnych miejscach na świecie płynie inaczej i można go zwolnić. A ty To gdzie się wybierasz? istnieje szansa, że będziesz go mógł złapać, a może i nawet cofnąć. To było super, nie? Nie rozwodząc się na takie Chciałem się tylko rozejrzeć, to wszystko. Na ludzi faktyczne, takich jak ty czekają fizyczne, tu same kłopoty. A ty mi mówisz, że chcesz się chemiczne, tylko rozejrzeć? matematyczne Ha! rzeczy. Zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tutaj? Tylko tak po Nie prostu. wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy będziesz mógł przejść. No, chyba tak. Jak tam sobie chcesz? Możesz mnie przeszukać. Spójrzmy, co my tu mamy. Musiałem dokończyć A, swój temat. złoto. Niebezpiecznie jest nosić przy sobie Nie, złoto. no synteza. Większość najemników to zwykłe rzezimieszki, nie uczciwi ludzie jak ja. Chcę tylko 50 sztuk złota. Tyle wynosi myto. Płacisz tylko raz. To chyba rozsądne Synteza. rozwiązanie, prawda? Rozsądniejszego to chyba nie ma. Panie synteza. Ale by było zajebiście cofnąć czas. O to mi chodziło. Nie chcę mi się na ten rozwodzić, kurczę, bo strasznie dużo się dzieje w tym gotiku. Się dzieje. Możemy sobie pogadać, jak będę dziś szedł. Natomiast taki general to się oddawaj moje złoto. Nie, no nie. Powiedz, no czy to z przodu twojej głowy, to twarz czy dupa. To jest mój No, ulubiony i jak pocisk tam Gothica, interes? muszę przyznać. Niewiele osób ostatnio tędy Cofnąć czas, przechodzi, ale jak zatrzymać dotąd czas. wszyscy płacili myto. Okiełznać. Stać się pasterzem czasu. Powinien być mądrzejszy. Ciekawe, czy kiedyś się to uda komuś. Pewnie technologii, ale ciekawe, czy będzie jedna taka osoba, Mogę która ci opowiedzieć o zrozumie pasterze czasu. znaczenie czasu i Spójrzcie może na ty nie niego. wiesz, jakoś Co jest? Czego poprzez chcesz? technologię, A ty którą sam co? wymyśli, To będzie w stanie go włączyłeś się do bandy kontrolować. żebraków? Na to wygląda. Nie mów, że on Powiem nie ci słyszy się coś. to i owo. Cokolwiek byś na siebie założył, On nawet nie nie ma wiary, ukryjesz żeby wierzyć swojego w prawdziwego prawdziwego ja. Trudno Dla bądź tego mnie pewnym. jesteś tylko małym, zawszonym Inaczej nikt cię do tego obibokiem. zabrał. Żadna wielka sprawa. Przecież wiedział o Widzi tym i słyszy wcześniej. W się czym to i problem? owo. Znam ja takich jak ty. I tak nic nie Mocni przyniesie tylko jego w siła, więc nie gębie. mów mi takich rzeczy. Gardzę ludźmi, Miało którzy dokładnie stroją można się na jak tym panie polegać. i chwalą się swoimi To żadna bohaterskimi tajemnica. czynami. O co mu chodzi? Nie dalej niż wczoraj musiałem Skąd chodzi zdzielić to w pysk prawda? jednego z chłopaków, bo przechwalał się, że nawet z Posłuchał mnie jedną właściwych ręką ludzi. uwiązaną za plecami może Skąd powalić ja wiem, ilu czarnego mafia jest trola. oczywiście do I co w nas? tym dziwnego?
Czy ty w ogóle wiesz, co mówisz? Jak to? Co w tym dziwnego? Czyś ty kiedyś widział czarnego trola Mondrala? Nie masz nawet pojęcia, jakie to wielkie i groźne bestie. Podejdziesz krok za blisko, a rozszarpią cię na strzępy. Wolność jest. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Żaden problem. Czarnego trola? Żaden problem. Sam się o to prosisz. Mam swoje zdanie. Powinienem już dawno dać ci w mordę, ale mam lepszy pomysł. Nie mów, że o tym nie wiesz. Skoro taki wspaniały z ciebie wojownik, udowodnij to. A co ja będę z tego miał? Głupie pytanie. Honor i szczękę w jednym kawałku? Nie jest tego wiele, sam przyznasz. Nie mam czasu. Powiedzmy, że jeśli przyniesiesz mi skórę czarnego trola, obsypię cię złotem. Co ty na to? Brzmi jak uczciwa. Na co więc czekasz? Będę się lepiej. Oprócz tego wszystko w porządku? Propozycja. Przestań mleć ozorem. Idź i przynieś mi skórę tego czarnego. No już zadupcam ty. Już ci przynoszę to. Chłopie, od buta. Chcesz za friko? Normalnie tak o. Gunnar. Ty, w Gothicu jest strasznie różna postać w ogóle. To jest chyba 17 odcinek? Może być, 17 odcinek mi się wydaje. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Najemnicy przybywają ze wszystkich stron. I 17 odcinek, a... pochodzi z kolonii karnej. Inna grupa najemników przybyła z południa, gdzie pewnie uganiała się za orkami. My ciągle gadamy z postaciami, ciągle są questy, ciągle znajdujemy nowe osoby. Darmowe żarcie. Wydaje mi się, że tych odcinków będzie zdecydowanie więcej niż w Gothicu 1. Po samych postaci, wiem, dialogów i tak dalej jest ta gra bardziej o wiele rozbudowana. Najemnicy przybywają ze wszystkich stron? Większość z nich, inna grupa najemników przybyła z południa, gdzie pewnie uganiała się za orkami. On tego nie gada, bo ja tak średnio słucham. Się, paru bandytów opuściło góry, żeby tutaj przybyć. Zwabiło ich darmowe żarcie. On nawet nie wie, jak się trzyma. Większość... Dobra. Co słychać? Ludzie z miasta nie są tu mile. Dobra, no to co? Nikt nie chce wiedzieć. A jakbym, czekajcie, zrobił taki magiczny trik w postaci... Nie chcę o tym słyszeć. Hej! Nie wiadomo już, komu można ufać. Co tam? Ludzie z miasta... To było. No nic. Zdążymy sobie ten starzy. Chyba nic nam nie zrobią, w sensie... My ziomki... Znaczy w ogóle to dziwne, że nas już nie pobili w sumie. Dużo by mnie to przychodzi sobie chłop ze straży, a oni tu mieli chyba kurwa to chronić od właśnie takich gagatków jak ja. Helena, Helena. Wilk. Wszystko w porządku. Wilk to jest chyba nasz ziomuś, co? Ja cię znam. Byłeś w kolonii. Czego tu szukasz? A my tu mu kłusze nie zajebaliśmy ten wilkowi w jedynce? Wszystko co się słyszy. I chcę się do was przyłączyć. Czemu nie? Nie mam nic przeciwko tobie. W końcu pomogłeś nam wtedy odbić kopalnię z rąk strażników. Tylko nie myśl, że z pozostałymi pójdzie ci równie łatwo. Dołączyło do nas wielu nowych, a niektórzy ze starej bandy mogą cię już nie pamiętać. No tak, minął tydzień. Nawet ja ledwo cię poznałem. Nie wyglądasz najlepiej. Dwa tygodnie, to jest gigantycznie dużo czasu. No to i tak miałeś szczęście. Masz coś do sprzedania? Skóry. Nawet nie pytaj. Nie ma? Naszym orężem i pancerzami zajmuje się teraz jeden z nowych, Bennett. W kolonii odpowiadałem za całą zbrojownię Lee, a tutaj, proszę, pojawia się zawodowy kowal i drakciak. Straciłem robotę. Potrzebuję jakiejś ciekawej pracy. Choćby nawet przy pilnowaniu farm. Byle tylko nie siedzieć tutaj z założonymi rękami. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli chcesz, mogę ci pokazać, jak sprawniej posługiwać się łukiem. I tak nie mam teraz nic lepszego do roboty. No, mam już tego trochę. Czego mogę cię nauczyć? Tych gagatków sami będę uczyć łuku. Nie wiem, co to znaczy. Łuk plus 5. Nie wiem, o co chodzi, co się dzieje? Co słychać?
Znalazłeś już jakąś pracę? Jeszcze nie. Daj mi znać, gdybyś miał dla mnie jakąś robotę. Dobra, dobra. Kolejne questy. Próbowałeś szukać pracy w mieście? W mieście? Musiałbyś mnie tam końmi zaciągnąć. A co? Może myślisz, że chciałbym pracować w straży? Ta, już sobie wyobrażam. Ja w mundurze strażnika. I jeszcze te ciągłe rozkazy. Nie, nie ma mowy. Może i na farmie nie jest za dużo roboty, ale przynajmniej nikt mną nie pomiata. Ode mnie już nie pisze. Czy ja się czuję pomiatany? Chyba nie bardzo. Wydaje mi się, że dali mi zbroję i w sumie to sobie chodzę i mam wyjebane. No to zgaduję, że z fabuły tak po prostu gotika wynika, no bo co? O! Co się dzieje? Cholera! Co się dzieje? Oj. Farmer. Ale dojebany byk. Elena! Ej, ty! Można ufać. Witaj, piękna nieznajoma. Jaki głosik. Podobno buntujecie się przeciwko królowi. Mój ojciec zdecydował, że najwyższy czas zadbać o nasze bezpieczeństwo. Na czym polega twoja praca? Bogata. Sprzedaję towary produkowane na farmie. Gdybyś chciał coś kupić, daj mi znać. Pozwól jednak, że cię ostrzegę. Nie znoszę złodziei. Jasne? Ja i złodziej. Pokaż mi swoje towary. Co mogę ci zrobić? Jaj, złodziej. Czy ostatnio zdarzyło się coś ważnego? Parę dni temu mój ojciec zdecydował, że nie wolno nam sprzedawać niczego w mieście. Więc teraz trzymam się w pobliżu farmy i sprzedaję swoje towary przejezdnym. Moja zdanie i tak się tego gasiła, więc nie mów mi takich rzeczy. Trochę to głupie, bo sprzeciwiałem się przeciwko królowi. No, ja służę jego właściwie. No jemu służę, no nie, co bo słychać? Jestem w straży. Czego ode mnie chcesz, mięczaku? No kolejny, odpierdol się prosi. Ciekał, jakby gonił go sam. Nie ma tu dla ciebie miejsca, idź się. Czy mógłbyś mnie nauczyć, jak walczyć bronią dwuręczną? Posłuchaj, chłopcze, potrzeba wiele siły, by w ogóle udźwignąć broń dwuręczną. Skocz, chłopcze, lepiej na pastwisko i pobaw się w ciuciu babkę z owieczkami. Nie wiem. Myślę, że nie najebiemy Rodowi. Patrzcie na jego miecz. I mój scyzoryk, który zaraz wyciągnę. To się nigdy nie chyba zmieni. Przydałaby ci się lekcja dobrych manier, co? Dalej, spróbuj! Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Patrzcie jego miecz i patrzcie mój scyzoryk. Pokaż mu! Pokaż mu! Tak, trzymaj! Dobre, niech ma, tak, czego chciał! Niech ma, dalej, czego chciał! Nie sądzę. Broń się! Pokaż mu! Tak, trzymaj! Zasłużył sobie na to. Tak myślałem. W ogóle to szczerze nawet nie było sensu rozpoczynać tej walki, ale... Nie wiem, nie wiedział nic wcześniej. Chciałem zobaczyć, co się stanie. Jestem dość silny. Nonsens! Nie uniósłbyś nawet przyzwoitego miecza, takiego jak choćby mój! Trzeba po prostu słuchać. Nie mów, że to nie. Co, dostaniemy test? Powiedziałem, że jestem dostatecznie silny. Jesteś rozbrajający! Zaryzykujesz zakładzik? Musiało się to zrobić. Nie. Nie wiem, ciągle to samo się tak denerwuje. Nie, no nie dam rady, to przecież ten miecz potrzebuje pewnie z 200 siły, a ja mam 15. Nic mi już nie da. Nie ma szans, najmniejszych, szczerze. Cheaper. Jak się sprawy mają? Okay. Hej! Czy ja cię skądś nie znam? Cheaper. Możliwe. W kolonii zajmowałem się bagiennym zielem. Pamiętasz? Cheapera nie pamiętam, ty. Coś charakterystyczne krzywa, więc... Ach, nie pytaj. Przyniosłem ze sobą z kolonii górniczej dużą paczkę bagiennego ziela. Sporo najemników lubi sobie czasem zapalić.
Zgromadziłem więc na boku małą fortunkę, ale jakiś gnojek ukradł mi cały zapas ze skrzyni. Jestem prawie pewien, że to był Bodo. No, śpi w tym samym pokoju co ja i zawsze szczerzy się do mnie jak idiota. To pamiętam tam. Co w takim razie zrobisz ze złodziejem? Misję. Pewnego dnia złapię go, jak będzie palił moje ziele. Dam nawet a wtedy jara. Znajdę spokojne miejsce i dam mu lekcję, której nie zapomni. Jak spiorę go tutaj, na środku podwórka, to zobaczą mnie wieśniacy i nie wyrobię na grzywny. To znaczy? To dość proste. Nie możemy gnębić chłopów, bo Li każe nam za to płacić wysokie grzywny. Onar tak to zorganizował. Im więcej świadków, tym większy smród. A wtedy sprawa robi się kosztowniejsza. Tak więc zamierzam wykonać swój ruch cichaczem. Pokaż mi, co tam masz. Nie mam w tej chwili bagiennego ziela. Potrzebujesz czegoś innego? No nie wiem, w sumie potrzebuję. Co tu masz? Łuk wierzbowy. Znaczy useless. Polna jagoda. No nie no. Orkowa zguba. Wymagana siła. No. Ciekawe. Wilczy kieł. No też chyba nie założymy. No nie ma szans. To też nie, to też nie, to też nie, to też nie, to też nie. To sobie jeden zostawimy. Sprzedaj. Sprzedaj. Możemy to posprzedawać w sumie, bo po co mi to. Sprzedaj. Coś jeszcze? No tylko te głównie te miecze, żeby sobie syfu nie robić. Te amulety, wszystko to zawsze mogę się przydać, chociaż trochę. I kamienne tabliczki, to chyba, nie wiem, czy to te są do tego Waltrasa, czy te drugie, nie wiem, już w sumie nie pamiętam. To rzeczywiście naprawdę nie mój. Dobra. Hodges. Jestem tu nowy. Nie chciałbym, żebyś to odebrał w niewłaściwy sposób, ale nie mam teraz ochoty na pogawędkę. Jestem zupełnie wykończony. Okej. Okay. Masz strasznie dużo pracy, co? Racja. Bennett wyrabia tyle broni, że ledwie nadążam z jej polerowaniem. Co możesz mi powiedzieć o farmie? Nie wiem, której to jest części. Farma Onara. Nie mam siły na rozmowę, nie zrozumieliśmy, ale... Jedno skrzydło zajmują najemnicy. Odkąd się sprowadzili, my, farmerzy, musimy mieszkać w stodole. Ale mi to nie przeszkadza. To dobrze, że ktoś pilnuje farmy. Ten budynek to kuchnia. Przy odrobinie szczęścia może załapiesz się na coś do jedzenia. Nie można na tym. A o co chodzi z tymi najemnikami? Onar wynajął ich, żeby obronić się przed strażą. Najemnicy chronią także farmę, trzodę i farmerów. Strasznie późno przyszliśmy do tych najemników, bo ja pamiętam, że w poprzednim... Nie wiem, czy to mówiłem, ale pamiętam, że w poprzednim grałem ogólnie i jak nagrywałem odcinek. To praktycznie byłem tu chyba, wydaje mi się, w piątym odcinku czy coś takiego. Toporów trafia do Onara. Co, że tak ziewam, ale dzisiaj spałem 4 godziny mniej więcej. Także no niedużo. Chwila, nie sprzedaję broni. Kalet nią handluje, jest w domu razem z Onarem. Szybciutko i króciutko. Jaką broń wyrabiasz? Czy on nas nie nauczy wyrabiania broni, chyba? Ale gdybym miał trochę magicznej rudy, mógłbym robić broń lepszą niż zwyczajną. A ja mam. Mama. Nie wiesz przypadkiem, gdzie można znaleźć trochę rudy? Oprócz górniczej doliny, oczywiście. Nie, ja mam. Nie. Jak oczywiście, nie? Że nie. Nic nie wiesz, czego nie dowie. Jesteś farmerem czy najemnikiem? Pytanie trochę. Nabierasz mnie, co? Byłem po prostu ciekawy. Widziałeś kiedyś rolnika, który kuje broń? Nie. No to czemu zadajesz takie głupie pytania? Można ufać. No właśnie. Możesz mnie nauczyć, jak wykuć miecz? Jasne. Ale to cię będzie trochę kosztować. Powiedzmy 30 złotych monet. Czemu, że o tym nie wiesz? 30 złotych, młody. Zgoda. Proszę, oto 30 sztuk złota. Jakby 300 zarządzał, to i tak bym się, to i tak bym od razu mu zrzucił i się nawet nie zastanawiał. Nauka kowalstwa.
Naucz mnie, jak wykuć broń z magicznej rudy. Ile to kosztuje? Ale ty nawet nie znasz podstaw. Najpierw musisz się nauczyć, jak wykuć porządek. Ech, no dobra. Pokaż mi co do sprzedania i mnie nie wguzaj. Czego potrzebujesz? Benet, czego ja potrzebuję właściwie? Właściwie to nawet nie mam. Pas najemnika? Zwykły pas, jak to pas. W ogóle bym musiał zobaczyć. Nauka kowalstwa. Stop. Ile ja mam punktów nauki? Jeden. No to się nie nauczę kowalstwa niestety. Ale mam ochotę ich okraść, tak szczerą, ale... O kurde. Tu będzie jakaś bitwa. Pamiętam, ktoś mi chce tutaj nakopać. Ej, czy ja cię skądś nie znam? Jarvis. To możliwe. Też byłem w kolonii. Tak. Czego chcesz? Jak wygląda sytuacja? Teraz mamy poważne kłopoty. Wśród nas, najemników, tworzą się dwa obozy. Sylwio i jego ludzie nie wierzą, że Lee ma dobry plan. Co was tak poróżniło? Większość z nas pochodzi z kolonii, tak samo jak Lee. Jednak niektórzy z najemników dołączyli do nas później. Nie byli w kolonii, ale walczyli z orkami dalej, na południu. Jakimś sposobem dowiedzieli się, że Lee szuka ludzi. Ich szefem był Sylwio. Uznał przywództwo Lee, ale teraz próbuje podburzać przeciwko niemu najemników, żeby nie realizowali jego planu. Sporo ludzi Lee uważa, że to żaden problem. Ale ja znam kolesi takich jak Sylwio. Oj, sorry. Zrobię wszystko, żeby zrealizować swoje zamierzenia. Ale mam gorącą kamerkę. Czy wiesz, co bo ja w niej jestem. Planuję zabrać nas wszystkich z wyspy. A Inos wie, że nie mam nic przeciwko opuszczeniu tego miejsca. Nie wiem, jak zamierza tego dokonać, ale mu ufam. Dobrze nami dowodzi. No co się dzieje? Czy wiesz, co planuje Sylwio? Sylwio dowiedział się, że niektórzy z paladynów przenieśli się do starej kolonii. Mówi, że reszta paladynów nie odważy się nas tutaj zaatakować i chce wykorzystać sytuację. Plądrować małe farmy, rozprawić się z małymi patrolami straży poza miastem, złupić podróżnych, takie rzeczy. Lee uważa jednak, że w naszej sytuacji byłaby to najgorsza rzecz, jaką moglibyśmy zrobić. Jest jakby inaczej. Jakieś wieści? Dokonałeś złego wyboru. Mogłeś być jednym z nas. No w sumie to chyba nadal mogę. Tak mi się wydaje, że to jakoś nie zamyka nam gigantycznie drogi. Najemnik, farmer, farmer. Co robisz w mojej kuchni? Jestem głodny. Jestem głodny. Nie obsługujemy tu strażników. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Szkoda. Po prostu trzeba odczekać. Mam swoje zdanie. To żadna tajemnica. To ja obsłużę wam kurwa kufra. Trzymaj z daleka. Żartowałem z tym kufrem, no przecież. Zero, no żarta się chłopy w ogóle nie znają. Ja mi coś do oka wpadło, co jest? Żadna wielka sprawa. Czy coś się w końcu A, Sylwia jest Sylwia, farmer, farmer. Te Bulko to jest chyba frajer. Z tego co pamiętam. Bulko będzie chciał nam nakopać. Jak leci? Czy pozwoliłem ci się do mnie odezwać? Nie wiem, że o tym nie wiesz. Hej, palancie. Nie chcesz mnie chyba sprowokować? Odejdź, nędzna glisto. Poszukaj sobie kamienia i schowaj się pod nim. Co myślisz o Lee? Och, to świetny wojownik. Nie śmiałbym się z nim mierzyć. Chyba ma się rozumieć, że nie byłoby wyjścia. Nie może tak dalej odejść. Wiele osób o tobie mówi. Wiele osób gada za dużo. Jak leci? Czy pozwoliłem ci... Hej! Sylwio nie lubi, jak się do niego rozmawia. Do tej pory powinieneś to już wiedzieć. Mówiłem, że Bulko to frajer jebany jest.
Hej! Przecież mówił, że o tym nie wiesz. Co to przeklikam i zapiszę przed bulko. Zaskoczenia. Każdy tak potrafi z zaskoczenia. Może mu od razu wpierdolę, zanim z nim pogadam. Pomocy. A Lee mi nie pomoże? A ty gdzie leziesz? Do domu, oczywiście. Onar płaci nam za to. Nie ważcie mi się wpuszczać strażnika. Chcę pogadać z Lee. Ode mnie tego nie. Czego od niego chcesz? On i ja znamy się od dawna. Jesteś kumplem Lee? Nie wierzę. Ale wchodź. Jeśli Lee cię nie pozna, od razu się domyśli. Lee jest w prawym skrzydle. Nawet nie myśl o wałęsaniu się gdzie indziej. To rzeczywiście prawda go zabrał. I tak liczy się tylko siła. Kurwa. Nie mówię takich rzeczy. Nie wiem, czy on się... No bulko! Bulko jest tu strongest, bulko. Dobra, wiesz co, bulko? Odłóż broń! No proszę, jednak można. Silvio, nie... Kurwa, ewakuacja, przecież nie klikłem w niego. A pomocy ktokolwiek? Pomocy, zapłaciłem ci 50 golda, to jest z przodu tam, pomóc. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? I co on tu będzie stał? Pomocy! Pomóż mi! Centeza! Ktokolwiek? Jeszcze cię dorwę! Dobra, schował broń. Tylko jak go teraz ominąć, czekajcie. Nie odwołam swoich słów do syntezy. Tak czy niestety musimy omijać bulko. Po prostu słuchać. Tak, naprawdę tak powiedział. Nie mam czasu na takie rzeczy. No, w miarę jest koks. Nic nie mogę na to poradzić. Ale bulko idzie. Nie jest koks. Ale może mi się uda szybko szmyknąć w prawo. No, Gites. A ty. Bla, to skaliśmy, bla, dobra. Że on mi tak na słowo uwierzył, to dziwna sprawa, ale może tutaj bardzo wiarygodni ludzie żyją. To tylko plotki. No to no nie mogę sobie odpuścić takiej rzeczy jak kufer tutaj do otwarcia. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Kurde, ale co se wczytam? Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Ja wiem, że nie powinienem wczytywać, bo to trochę takie abusing game, ale ja się nie potrafię powstrzymać, żeby opierdolić każdy kufer. Lewo, nie potrafię po prostu, silniejsze ode mnie, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Naprawdę, okradanie kufrów w tej grze to jest naprawdę silniejsze ode mnie, przysięgam. Dobra, w każdym razie, no nic, wydaje mi się, dobra, nie będę teraz przecież chodził, wiecie, i kradł Wasili. Na czym polega twoja praca? Onar każe mi nadzorować jego własność. Potem ja sobie poza odcinkiem pogadam. Martwi się, że coś może zniknąć. Właściwie to mu się nie dziwię. Większość jego najemników to byli skazańcy z kolonii karnej. Kiedy nikt nie patrzy, rozkradają wszystko, co da się ukraść. Tfu. Jest tu mnóstwo różnych rupieci. To prawda. Zaś większość z nich to dość cenne rupiecie. Onar kolekcjonuje wartościowe przedmioty. Prostemu człowiekowi jak ja trudno byłoby sobie pozwolić na te wszystkie luksusy. Zbieram inne rzeczy. Na przykład co? Stare monety. O! Mam przy sobie pewną starą monetę. Pokaż mi ją, proszę. O, tak. Niewiele mógłbyś za nią kupić. Dam ci za nią jedną sztukę złota. Zgodnie z nominałem. Nie, chyba ją jednak zachowam. Zobaczysz, jeszcze wrócisz. Dla ciebie nie mają one żadnej wartości. Czy ktoś próbował już coś ukraść?
Było kilku, ale wszystkich złapałem. Ja już ukradłem. Tylko wszedłem. Cyk, cyk, kuferek. Jelo. Kto cię tu u licha wpuścił? Co robisz na mojej farmie? Czy na farmie wszystko w porządku? Nie lubimy tu oddziałów królewskich, jeśli wiesz, co mam na myśli. Wiem. Chcę dla ciebie pracować. Nie potrzebuję teraz nikogo. Moi ludzie doskonale sobie ze wszystkim radzą. Nie masz tu czego szukać. Wyrocha! To tak niemiło zaraz. Chcę pracować. Ty? Jako najemnik? Nie rozśmieszaj mnie. Gdybyś nadawał się na najemnika, Li dawno by mi o tym powiedział. Ale jeszcze z Li nie gadałem. A teraz spadaj. Migiem. Honor, honor. Słyszałem, że podburzasz ludzi przeciwko miastu. Słuchaj no, tę farmę, jak i ziemię, na której stoi, odziedziczyłem po ojcu. On zaś odziedziczył ją po swoim. Nie mam zamiaru pozwolić kilku imbecylom płaszczącym się przed królem na rozszabrowanie mego rodzinnego majątku tylko po to, by nakarmić wojska. Wojna z orkami trwa chyba od zawsze. A my gdzie jesteśmy? Na granicy porażki. O nie, wolę już sam bronić farmy. Za pieniądze oszczędzone w ten sposób mógłbym zebrać swoją własną, małą armię. Chciałbym kupić owce? Chciałbym kupić owce. Więc po coś tu przylazł? Widzisz tu gdzieś owce? Ja tylko... Jeśli chcesz kupić owce, idź na pastwisko. To na prawo od mojego domu. Niech Pepe sprzeda ci jedną. Pepe? Kurde, ale fajne imię. Chciałem coś powiedzieć, że do jakiejś misji była mi potrzebna owca i coś jeszcze. I wbrew pozorom na pewno nie lama, ale coś było potrzebne, tylko kurczę, nie wiem, co, nie pamiętam. Na pewnie sobie przy... Maria, to pewnie żona. Kim jesteś? Mam na imię Maria i jestem żoną Onara. Czego tu szukasz? Chciałem się po prostu rozejrzeć. Odkąd znaleźli się tutaj ci wszyscy mężczyźni, w domu nie można mieć ani chwili spokoju. Wszędzie jest ich pełno. Czy obecność najemników jest dla ciebie kłopotliwa? Przynajmniej dopóki tu są, nie musimy się obawiać o własne życie. Zanim ich tu sprowadziliśmy, ciągle mieliśmy na głowie straż. Tylko że zamiast nas chronić, plądrowali naszą spiżarnię. Zabrali nam większość tegorocznych zbiorów i kilka owiec. Nie zrobili nic, żeby nam się odwdzięczyć. Kilku z tych łotrów posunęło się nawet do kradzieży. Nie zrozum mnie źle, żołnierzu. Wiem, że są wśród was również ewakuacja. Uczciwe osoby. Tak, ja uczciwy, no. A można wiedzieć, co ci ukradli? Przede wszystkim złoto i srebro. Zabrali też mój prezent ślubny. No miałem to, miałem, sprzedałem. Sprzedałem. Kurde. Mój ex. No, wiedziałem, że nie sprzedawać. Teraz mogłem odkupić, bo mam dużo siana, ale... strasznie niecierpliwy, ale w końcu każdy ma jakieś... Może jak przypadkiem gdzieś znajdę to... Kiedyś powiedziałam mężowi. Czemu pozwalasz żołnierzom z miasta tak się traktować? Zrób coś. Tak właśnie powiedziałam. Postanowiliśmy zatrudnić najemników. Teraz czuję się tutaj jak na wojnie. Ale w końcu to jest wojna, czyż nie? Czy ostatnio zdarzyło się tu coś interesującego? Przechodziła tędy grupa paladynów. Najpierw sądziliśmy, że będą chcieli zaatakować farmę, ale okazało się, że zmierzali do Górniczej Doliny. Dobra, to tak jak mówię, okradać sobie będę później na chillku, bo to nie ma co na odcinku. Nawet nie wiem, czy będę, bo mam i tak, no mam 2,5 koła, to nie wiem, czy będę. Wydaje mi się, że czuję się spełniony pieniężnie i nie potrzebuję tak nieprawowitych rzeczy robić, jak kradzież. To było wiadomo od dawna. Te skrzynki zawsze wyglądają tak kusząco i apetycznie. To było wiadomo od dawna. No to co, spotkanie z Li. Wchodzimy. Mogę ci opowiedzieć. Kto cię tu do diabła? Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz.
Skąd to przypuszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No, no. Kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego całą? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. Co ty tu właściwie robisz? Proste. Kombinuję, jak nas wyrwać z tej przeklętej wyspy. Onar wynają nas, byśmy bronili tej farmy i właśnie to zamierzamy robić. Ale nie tylko dla pieniędzy. Pomagając chłopom, odcinamy miasto od dostaw żywności. A im bardziej paladyni zgłodnieją, tym chętniej wysłuchają mojej propozycji ugody. Wielka szkoda, że musiałeś się spiknąć akurat z nimi. A jak będzie wyglądać twoja propozycja? Najogólniej mówiąc, będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły poznasz, gdy nadejdzie odpowiednia pora. Widzi i słyszy się to. Rozmawiałeś z Gornem? Co się z nim dzieje? Chyba go jeszcze pamiętasz. Wcześniej czy później. Gorn. A Gorn to nie był właśnie ten chłop, który odpieprzał to w tej jaskini? Może to był Gorn właśnie? A nie Larys. Chyba to był Gorn. Ale kliknę, niech pomyślę, żeby on mi na pewno przypomniał. Duży, ciemnowłosy z wielkim toporem. Pomógł ci odbić naszą kopalnię Gorn. W kolonii. To nie był Larys, co mówiłem w poprzednim odcinku. Jasne. Gorn, to jest najlepszy chyba odcinek z tego, co pamiętam. W karnym konwoju. No Gorn jest absolutnym... Gdyby drogi do doliny nie roiły się od paladynów Yorków, wysłałbym na świecie paru moich chłopców, żeby go wyciągnęli. Ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. Okej, co? I to wszystko? Naprawdę przyszedłem tu, w sensie, bo rozumiem, że jestem strażnikiem, więc on za bardzo do nas nie chce przyjąć i porozmawiać z nami, ale to wszystko? Widzę, że wstąpiłeś na służbę do paladynów. No dobrze, no to dobrze. Cóż, widzisz, no. Najemnikiem już raczej nie zostaniesz. No, ale kto wie, może mógłbyś mi wyświadczyć przysługę czy dwie, albo ja tobie. No. Tak czy siak, życzę ci powodzenia. Pewnie, Lee, proste. Tylko nie próbuj ze mną żadnych numerów, jasne? Kościu. Sam by na to nie wrzucił. Po prostu tak było łatwiej się dostać do tego chłopa. Lorda Hagena. Tak jest. Wreszcie nie mówię Lorda André. Kiepska sprawa. Kalem. Jeśli chodzi o coś ważnego, Kaled. Porozmawiaj z Lee. Jeśli nie, daj mi święty spokój. Okej. No to wam powiem, nie ma tu za dużo rzeczy do robienia, no widzę. W sensie, kiedyś było więcej misji, ale z tego względu, że oczywiście nie byliśmy w straży. No, więc teraz jest kwas. Kordy. Naucz mnie walczyć. Trenuję tylko najemników. Albo bardziej doświadczonych wojowników. Ja jestem koksem, jebany. Trenuję tylko... Żartowałem. On się tak denerwuje. No tu jest chłop z owcami, którego mogę kupić owce. Tylko po co mi była ta owca, ty? Po co mi była ta owca? No nie wiem. Właśnie, nie pamiętam, ale wiem, że po coś mi ta owca była. Tylko po co? Tak, już niestety nie wiem. Do jakiejś misji było owca i coś jeszcze, ale nie pamiętam. Co porabiasz? Pilnuję owiec. I unikam kłopotów. Nie zawsze się udaje, co? No, szczególnie gdy wokół tylu najemników. Cieszę się, że jestem na pastwisku, choć i tu bywa niebezpiecznie. Jakie to niebezpieczeństwa czyhają na pastwisku? Takie to pastwisko, takie w lesie. Po okolicy włóczy się niewielka watacha wilków. Ostatnio cholerne bestie prawie każdego dnia porywają jedną owcę. Jeszcze kilka dni temu miałem ze dwa razy więcej owiec. Kiedy Onar się o tym dowie, chyba mnie zatłucze. Dlaczego nie powiedziałeś o wilkach najemnikom? Mogliby się ich przecież pozbyć. Ta, wiem. Powinienem był im powiedzieć, ale nie powiedziałem. Teraz, kiedy tyle owiec zostało porwanych, wolę już nic nie gadać. Przecież właśnie powiedziałeś mnie. Właśnie zaczynam tego żałować. A gdybym zabił te wilki? Ty sam? Nie wierzę, już chyba prędzej zrobiłby to któryś z moich baranów. Zapomnij, to była tylko taka sugestia. Przejdę się do chłopaków i zapytam, co oni na to.
Zaraz, a zresztą dobrze, w porządku. Jesteś wielki i silny, mógłbyś pokonać i setkę wilków. Bardzo proszę. Na ogół czają się w krzakach na obrzeżach pastwiska. Myślę, że są tylko cztery. Tylko cztery. No dobra, Pepe. Z takim imieniem to, żebym ci nie pomógł. Pewnie, że ci Pepe pomogę. Tutaj jakieś nie, to są te. To nie są pełzacze, ani to nie są kopacze. Co to jest właściwie? Polna bestia to jest. Ty nie kojarzę. A, bo to są młode wilki, dlatego są odszatowane. No to jakieś boby, nie wilki, umówmy się. No to. Bez podjazdu. Zresztą widzę po tej reakcji tego Pepe, to widać, że tutaj chyba powinniśmy być zdecydowanie szybciej. Natomiast jesteśmy teraz. Co tu jest? Tu, o ty, możemy sobie spalić dżuncika, którego zmieszaliśmy tytoń? Chyba nie. Ty, skóra cienia stwora. A to nie, potrzebujemy czarnego trolla. Ale bez kitu, ta jest warta też 250 golda swoją drogą. Chyba. W sensie, warta chyba jest 1000 i 250 golda dostajemy za nią. Aczkolwiek, może jest po prostu warta w sumie 250. Nie będę już. Może... nie, to są skóry dzika. Nie, 250, czyli sprzedajemy zamiast 70. No to i tak zawsze. Na propsie 70 golda. Więcej to... to dobrze, no. Każdy siano grosz do grosza i masz 2 grosze, gościu. 70 golda do 70 i masz 140. Dzik. Ty, ty, a tam coś się świeci. Ty, co to jest? To jest ten ognik. Czy jak one tam mają? Świetlik, ognik, whatever. Ty, kurde, jestem przekonany, że grałem ostatnio w pieprzonego gotika, to w życiu nigdy nie widziałem jebanego dzika. I czemu ja mogę zabić ognika? W sensie to jest bez sensu. By the way. Kurwa. W sensie nie wiem, czy ja go dobrze, że zabiłem, czy ja go mogę złapać. Dobra, chuj z tym ognikiem. Czy on coś pokazywał tu ten ognik, czy on po prostu tak był tu? To jest jakaś jaskinia. To możemy jeszcze zajrzeć. Wrócić do Pepe i myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze myślę, że kontentu starczy na dzień również jutrzejszy. Ta skrzynia mnie bardzo korci. Tutaj kusi skrzynka. No fajnie by było pokonać tutaj goblinsony. Ty. Co mnie bije tak z ciekawości, chciałbym wiedzieć. Niewidzialny model goblina jebanego? Chyba tak. Proszę. Ale zacięta walka, szybko potka. Na faście. Nie wiem, czy najpierw nie powinienem zapisać. Ty, a co to jest to? Eliksir zręczności. O kurde, ty. Ciekawe, z czego się robi ten eliksir zręczności. Gdzie owego mogę się nauczyć? Bo zgaduję, że byłby dość mocno przydatny. Żeby zrobić taki eliksir. Na przykład dodajesz to, co ci, tą roślinę, co daje ci jeden jakby zręczności, dodajesz ją do eliksiru, w sensie do jakiejś rzeczy i robisz z tego plus 3. Nic tu nie ma. Dobra, zbieramy grzyby, bo to jest ciursiana od tego naszego mistrza. Kurwa. Dobra, no chodź. Ty masz miecz! Jesteś wojownikiem, gościu! Warrior! No. Nakopałem mi gobliny normalnie. To co? Może trzeba użyć jakiegoś spela? Czy nie? Ja w sumie będę używał spela na gobliny. Niczego tu nie znajdę.
Ale mam ochotę je pokonać straszną. No łukiem chyba nie dam rady. Z miecza bije jeszcze mniej, mam wrażenie, niż z tego jebanego łuku. Ale może uda nam się striggerować jednego goblina. O! Gites. Dobra. I po kolei. Jak nas dojadą w 15, to może być ciężko, ale jeden goblin nie powinien być problemem. Dobra. Zjemy sobie jakieś tutaj mięsko, powiedzmy. Gites. O! Ty, to jest uzbrojony goblin, co jest? Czaj bazę, ty. Na miecze go trzeba, bo to trzeba parować goblina, rozumiesz? Nie da się parować goblina? Ty, nie da się. Ale głupie. Trochę. Nie da się parować goblina, a powinno się dać. No nie, no bo to jednak... Dobra, zmisował. No, ciężki będzie ten goblin. Szczerze. Kurde. Goblin wojownik to jest jakiś szef goblinów, niestety. Ale mam pewien plan. Ewakuacja. Kurwa. Dodge the bullet, dziwko. Pomóż mi, Pepe, kurwo jebana. Nie no, proszę cię, dlaczego mi trigger... No proszę, nie no, co jest grane? No już co, uciekł, co? Pewnie co, uciekł. Striggerowało mi na owce jebaną. Gobliński wojownik, chodź tu. Gobliński jebańcu. Dobra. Kurwił się Gites. Tylko teraz trzeba dodżować trzeba. Paruj. Znaczy bij się z tym. Pepe, ty kurwo jebana. Dobra, dożujemy goblina, gościu. Będzie Gites, będzie dobrze. Pomocy, no. Ale zabawa. No pomóż mi. Do pizdy są ci najemnicy. Szybko, potka. Proszę, nie. Czemu Kord się nie zainteresował? Jedna bestia mniej. Dobra. No, no Pepe poległ. No, wydaje mi się, że... Trudno, no. Goblin go zabił. Co to jest? Moja wina? No nie jest moja wina. Padł to padło, a kto umarł, ten nie żyje niestety. Za dużo już nie jesteśmy w stanie zrobić. Dobra, do jaskini. Został jeden goblin. Chyba zwykły, więc to będzie raczej chillera. Nie wiem dlaczego to słyszę, nie wiem, to są gobliny czy to jakieś muchy? To trochę brzmi jak jakieś muchy, a nie gobliny. Dobra, jeden czarny goblin to jest raczej na chillku. Tylko my jakoś tą celnością trochę nas zawodzi, celność. Dopiero na blisko, ale to na blisko to tak dziwnie, że... W ogóle dziwne, że na blisko bije mocniej z łuku, niżeli przecież z tego. Z giwerki, z broni.
Z miecza w sensie. Z giwerki. Dobra. Lewo. Lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. I to jest... 13 złota? Totalnie worth. Nie no, tragedia jest. No ale co ja się w sumie spodziewam? W sensie... No, kamienna tablica jest koks. Redest poln jest warty 100 i jest OP na bieganko. Mixturę nam daje do bieganka. Chyba. Chyba tak, no. Więc to akurat worth. Kufer. Prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Dobra, czytam, bo 15 wytrychów to jest trochę dużo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Tak będzie, mówię. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. No, ryba i złoto. A jak, przepraszam bardzo, ty, ja tylko... Kurwa, to nie... Aha, bo to nie ten zapis był. Aha. A tu jak było? Prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo, lewo. Nie mam już wytrychów. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo? Ale mam pamięć poprotki dzisiaj, ale... Nie no, dobra, skupię się na 3 sekundy. Prawo, lewo. Prawo, prawo, lewo. Lewo? Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. No, nie wiem, dwa wytrychy dostaliśmy, zawsze to coś. No to co? Jeszcze jeden kufer nam został. Niestety Pepe umarł. No nic. Zdarzyło się. Co nam się zdarzyło? Już 52 minuty. No to chyba jest pora, by kończyć. Ostatni kuferek, moi drodzy. Otwieramy i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo. 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 Aha. No nic, moi drodzy. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku w takim razie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie. I na samym końcu, jak zwykle, przypominam, łapka. Słyszę tu... Patrz. Jakieś muchy. No nie? No muchy. Tylko skąd? Pytanie jest. Myślałem, że to są na przykład martwe jakieś tego zwłoki i dzięki temu podniesiemy sobie, bo tutaj zmarł ktoś i będziemy mogli go okraść. No niestety nie. No nic, moi drodzy, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pepe umarł, no nic. Ale dzięki temu zebraliśmy sobie pitos. 100 golda w kieszeni. Jakieś tutaj rzeczy pozbieraliśmy, więc i tak jest git. No więc na samym końcu oczywiście przypominam o łapkę w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do mojego drugiego kanału oraz Instagrama. Serdecznie zapraszam. I co? My oczywiście będziemy kontynuować historię w kolejnym odcinku. Odcinki są codziennie około tam 16. Znaczy nie wiem, czy o 16 będą, zazwyczaj teraz jak wrzucam, to wrzucam o 16, ale to tam różnie jest, ale są codziennie, w każdym razie się staram. Dziękuję bardzo serdecznie, jeszcze raz życzę wam, moi drodzy, miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.